Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Zaczynamy na ostro. Film Konwój. Początek jak pod mocnym aniołem. Ale nasz nawalony bohater to nie Menel najgorszy, a jeden z najlepszych, sierżant Zawada, który musi odbyć kolejny konwój. Konwój specjalny. Szykujcie klatkę, ja idę po zbroję. Oto nasz konwój. Zawada, dowódca konwoju. Berg, kierowca. Felix, czyli młody. Student prawa. Konwojowany. Ksywa nauczyciel, wielokrotny morderca. I czarny, czyli członek GISW, tak zwany policyjny komandos. Ale wokół tego konwoju zbierają się coraz bardziej czarne, wręcz burzowe chmury. Kolejne niedopowiedzenia i bardzo niewygodne pytania. Czy mogę prosić teczki personalne tych strażników, których zabił Kulesza? Jeżeli to oczywiście nie jest problem. A żaden kłopot, naturalnie, że tak. Dzwoń do Zawady. Niech nic nie robi, dopóki nie wyciągnę Feliksa. Mam kasę. Jak najszybciej. Postara się. Konwój to film tak zwanej drogi. Film, który w tej koszmarnej podróży bardzo powoli zdradza, odkrywa swoje kolejne tajemnice. Ale ja Wam ich nie zdradzę. Nie powiem Wam, o co chodzi, kto jest kim. To muszę zostawić Wam. Ale światek okołowięzienny tu pokazany jest i brudny, i brutalny, i przerażający. I tak cholernie prawdziwy. Tak czujemy, że to jest tu i teraz. Ale ja mam takie wrażenie, że to jest zawsze. Ten syf, żygi i strach. I ja, widz, jestem w samym środku, zamknięty w tej cholernej więźniarce. Pełna klaustrofobia. Nasi w ziemi, a ty jedzie do sanatorium. Świetne zdjęcia podkręcają poczucie zamknięcia i strach. Ostry, gwałtowny, rywany montaż ala Smarzowski podbija napięcie, które narasta z każdą sekundą, bo coś nie jest tak. Mocny scenariusz i reżyseria to robota Macieja Żaka. Znakomita robota. Nie ma go, pojechał do pracy. Jakiej pracy? Miał siedzieć na dupie, się uczyć. Jutro ma egzamin. Ale Berg zadzwonił i powiedział, że nie mają całej ekipy. Konwój to niesamowite napięcie, które trzyma za gardło jak cholera. Ja siedziałem na skraju fotela i powiem Wam, że film miota Cię na wszystkie strony i co chwilę zmieniasz zdanie. Za kim jesteś, komu wierzysz, komu ufasz, co jest dobre, co jest złe. Może jednak wezwać policję, co? Jaką policję? Jaką policję? To jest tylko nasza sprawa. Co spokojnie? Byłeś na pogrzebie? To byli moi kumple! I to trio, Więckiewicz, Bluszcz i Simlat. Powiem Wam, rewelacja. Mogę ich oglądać w każdym filmie. Niech ktoś ich jeszcze kiedyś razem włoży do jakiegoś filmu i da im zagrać. Wsiadaj do samochodu, powiem Ci, co jest grane. Do tego także świetnie się wpasowali inni aktorzy, bo kreacje aktorskie tutaj naprawdę są mocnym punktem tego filmu. I wielki powrót, Janusz Gajos jako dyrektor więzienia. Chyba najbardziej zaskakująca tutaj postać. I ten przerażający dylemat moralny. Czy sprzątać? Czy sprzątać śmieci i chwasty? Nigdy nie chciałeś się słuchać, co się dzieje za mną. Wy tutaj chcecie mieć po prostu spokojne sumienie. Kończy się kara, trzeba ich wypuścić. No, wypuszczam. Potem się dziwicie. Znowu ktoś komuś poderżnął gardło. Konwój to świetne kino gatunkowe. Film, który mnie zaskoczył. Mocne, intensywne, znakomite kino, które wali między oczy, i to mocno, i jednocześnie zmusza do odpowiedzi i opowiedzenia się po jednej ze stron barykady. Świetnie zagrane, znakomite dialogi, takie minimum gadania, maks emocji. Może ktoś uzna, że to trochę takie amerykańskie, czyli stary zmęczony, młody idealista, pan władca, Judasz, ale powiem Wam, że to są absolutnie nasze takie polskie klimaty i właśnie nasi aktorzy
dali to coś, co mi się rzadko zdarza w kinie. Czyli nie wyobrażam sobie innych aktorów, którzy by to zagrali. To bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza, bo zawsze kombinuję. A tutaj absolutnie nie. Jest wszystko idealnie wstrzelone w dziesiątkę. Prawie. A co ty mówisz? Przecież ty jesteś dyrektorem aresztu. Zrób coś, no! Felek, nie wtrącaj się do tego, słyszysz? Co powie Ewa? Ewy, do tego nie mieszaj. Jesteś podobny do jednego mojego ucznia. Tego, który zaginął? Jeden dzień, jedna więźniarka, jeden konwój. Na 10 w skali Kinemaniaka ten film dostaje u mnie 8,5. Może dałbym nawet troszeczkę więcej, ale finał troszeczkę gdzieś tam był inny niż myślałem. Ale moi drodzy, to naprawdę znakomity film, świetne kino gatunkowe. I to jakże porażające pytanie. To byli moi kumple, a on ich zakatrupił na oczach żony i dzieci z zimną krwią. Tam jesteś dowódcą, masz to załatwić. Jak ja uwielbiam taki początek roku z takimi filmami jak Konwój. Polskimi filmami, moi drodzy. Nowy polski policyjny kanon, czyli prosta historia o morderstwie, Jestem mordercą i Konwój. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do zobaczenia. Się popierdoliło, nie?